proszę Państwa, a dzisiaj najpiękniejszy samochód Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej, Fiat 126P. Jest to ostatni wypust 2000 roku, 24 konie mechaniczne, a więc proszę Państwa, jeżdżący silnik, nieprawdopodobne. Proszę Państwa, Fiat 126P, marzenie PRL-u, ale i marzenie teraz niby demokratycznej Polski. No, demokracja w roku 2022 jest już historią, a tak na poważnie, Fiat 126P, konstrukcja lat 70. Samochód marzeń, miał być nasz polski Fiat 126P na miarę naszych możliwości za komuny, miał być takim odpowiednikiem dostępności zwykłych ludzi do samochodu. W Niemczech Zachodnich mieli Volkswagena, w NRD, w bloku wschodnim mieli Trabanta, a my w Polsce mieliśmy Syrenę Fiata 126P. To były dwa te samochody. Obiekt pożądania, obiekt marzeń ludzi młodych. Tym samochodem za komuny jeździło się na wczasy do Jugosławii, na Węgry, do Czech, do Niemiec Wschodnich. Dzisiaj, gdyby się zastanowić, jak to możliwe, żeby takim wózkiem przelecieć 1000-1500 km, aż trudno sobie to wyobrazić, a jednak, nie? Więc jak się czasy, proszę Państwa, zmieniły. Samochodzik, który został wyprodukowany w Polsce w milionach egzemplarzy, skończył swój żywot w roku 2000. Wtedy właśnie zakończono produkcję Fiata 126P. To jest egzemplarz, przy którym stoję, pochodzi z 2000 roku. Jest to jeden z ostatnich, dosłownie ostatnich egzemplarzy, które zjechały z taśmy fabryki w Bielsku-Białej. Zapraszam Państwa na podróż historyczną. No, to ruszamy. Proszę Państwa, pasy bezwładnościowe zapinamy. Proszę Państwa, jest jedyneczka, zwolniłem hamulce aerodynamiczne. Ruszamy. Proszę Państwa, dziś to naprawdę jest miłe wspomnienie, ale samochód no, nostalgicznie przypomina dobre czasy w Polsce, kiedy ludzie się wzajemnie szanowali, kiedy mieliśmy jednego wroga politycznego, było nim Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Teraz no, czuję się nieprawdopodobnie pocieszony, jakiś taki szczęśliwy, bo przypominają mi się naprawdę dobre czasy, czasy, kiedy miałem naście lat i jeździłem maluchem tuż po zdanym prawie jazdy w wieku lat 16, bo takie były kiedyś przepisy, 16-latek już mógł mieć prawo jazdy. Proszę Państwa, jak na tamte czasy, to jest konstrukcja lat 70., samochodzik był bardzo fajnie zrobiony. Wiadomo, że jedziemy już liftingiem z 2000 roku. Wcześniej auta miały jeszcze pewnie 600, oryginalny włoski silnik, nieco mały budzik taki do 130 km na godzinę prędkością. Już później w 82 roku zmiana, inne bębny hamulcowe i budzik już do 140 km. Na godzinę prędkością. Już w 85 roku wyszły pierwsze liftingi i w takim właśnie modelowo siedzimy, kiedy już tutaj były inne zegary. Po drodze były jeszcze troszkę inne, te już duże liftingi, koło kierownicy i tak dalej. Proszę Państwa, to były samochody, które wymagały dużej umiejętności kunsztu kierowcy, dlatego że kto mądrzejszy, to był w stanie sobie kapitalkę malucha zrobić na kocu, na parkingu, jak mu siadł silnik, a tutaj te dwa cylindry często lubiały się zmienić kolor swój na niebieski, gdy się trochę dało jazzu. Samochodem przejechały miliony i te miliony wciąż zakochane są w naszym maluchu. A tutaj sprzęgło w tym modelu, którym jedziemy już jest lekko zużyte. No ale cóż, no. Operator mi wypadł z samochodu.
proszę Państwa. Nie mogę. Ja tu się kurwa nie mieszczę, żeby otworzyć, bo się czuję w kryminale. Proszę. Proszę Państwa, po otwarciu, żeby w samochodzie znacznie. Ja tego nie nagram. Proszę Państwa, cudowne, cudownie jeżdżący. O. Pomyliłem wajchę biegów z hamulcem. I znowu ten radosny. Radosny klekocik. Boże, jak dobrze, że oni zrobili otwierane okno, bo ja bym się tu ugusił. No Boże, pokażmy radynko. Pionier zajebisty. Pionier. Czekaj, bo się rozbijemy pod domem. Ale zawieszonko, proszę Państwa, cudowne. Wybiera każdy dom. Spokój. Czekaj, bo tu trzeba schłodzić turbinę, żeby nam... I to jest ta najprzyjemniejsza część jazdy maluchy. Kiedy się gasi? Teraz jest, proszę Państwa, moja głowa. Się popłakałem. Pozdrawiam Państwa z malucha. Wszystkiego dobrego. Jeśli kupić samochód, to tylko malucha, tylko skąd go wziąć? Pasie troszkę nie zwijają, ale świstak tam już zawijam w srebrka. Pozdrawiam, miłego weekendu.